Gdy w Lubinie w sobotę świętowano powrót kolei, w oddalonej blisko 13 km Raszówce na przejeździe kolejowym rozpoczął się protest mieszkańców. Celem protestujących było zablokowanie pociągu, który miał wyjechać z Legnicy do Lubina wraz z samorządowcami i artystami. Protestujemy z prostej przyczyny. Jesteśmy mieszkańcami dużej miejscowości, powyżej 1000 osób, gdzie ten pociąg, który tu wcześniej kursował, zawsze stawał. Czyli mogliśmy dojechać do pracy, mogliśmy dojechać do Lubina, do Legnicy, dzieci, młodzież, szkoła i tak dalej. Więc wykluczenie nas z tego systemu możliwości korzystania pociągów, no jest dla nas szokiem po prostu. Zgodnie z nowym rozkładem jazdy, pociągi jadące z Legnicy do Lubina nie zatrzymują się nie tylko w Raszówce, ale również na innych trzech zmodernizowanych stacjach pośrednich. Stacja jest ładnie odnowiona, odbudowana, prawie jak nówka i my mamy nie jeździć, nie korzystać z tej infrastruktury całej? Dla nas to jest niezrozumiałe. To jest głupota normalnie zarządu kolei. To jest głupota, jakiej świat nie widział. Po co takie pieniądze wydawać na te przystanki, na tą trakcję, na to wszystko, skoro akurat ludzie nie mogą z tego skorzystać? Nastroje były gorące. Policja wylegitymowała 9 osób. Do sądu trafią wnioski o ich ukaranie. Będą dotyczyły tamowania lub utrudniania ruchu na drodze publicznej. Ostatecznie pociąg, który z Legnicy do Lubina tego wieczoru miał przywieźć samorządowców i artystów, nie wyjechał z Legnicy. Zablokowany został również ruch towarowy na trasie. Tymczasem w Raszówce pojawił się Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, który zapewnił protestujących o planach włączenia Raszówki i innych miejscowości do rozkładu. Koleje dolnośląskie są przewoźnikiem, nie organizatorem. Świadczą usługę, którą Państwo chcecie korzystać. Po pierwsze, nieprawdą jest, jakoby pociąg miał się nie zatrzymywać w Raszówce. Informację potwierdził w rozmowie z nami również rzecznik marszałka Cezarego Przybylskiego. Pociągi kolei dolnośląskich będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach pomiędzy Legnicą a Lubinem, także tutaj w Raszówce. Natomiast już od kilku miesięcy informowaliśmy, że te zatrzymania będą miały miejsce po wakacjach w kolejnej aktualizacji rozkładu jazdy kolejowej. Dlaczego jednak pociągi nie mogą zatrzymywać się od razu? Chodzi między innymi o brak odpowiedniej infrastruktury wokół dworca, tłumaczy Urząd Marszałkowski. Tak jak tutaj w Raszówce, tak również na przystankach w kilku pośrednich miejscowościach, niestety infrastruktura, która towarzyszy stacji kolejowej, jest niedokończona. Żeby dojść tutaj, szliśmy tak w pyle, jest lato. Jeśli spadnie deszcz, będziemy szli w błocie. Mieszkańcy powinni mieć zagwarantowane komfortowe dotarcie do takiej stacji. Ani zapewnienia o tym, że pociągi w przyszłości będą zatrzymywać się w miejscowościach, przez które przejeżdżają, ani argument o braku infrastruktury nie spotkały się z aprobatą mieszkańców. Tymoteusz Myrda zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby wszystkie stacje zostały uwzględnione w rozkładzie jak najszybciej. W poniedziałek potwierdził, że dokumenty w tej sprawie zostały złożone. Tak, przed godziną 12 podpisałem wniosek do prezesa Kolei Dolnośląskich, a zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniliśmy z mieszkańcami Raszówki, o wprowadzenie do rozkładu jazdy kolei przystanków między Lubinem a Legnicą. Tymoteusz Myrda zapewnia, że wniosek dotyczy wszystkich miejscowości. Uwzględniliśmy wszystkie, jeżeli jest taka potrzeba i wola mieszkańców, proszę bardzo. Będzie pociąg stawał w Frusniku, w Gorzelinie, w Kraszówce i w Rzeszytach. Mieszkańcy deklarują, że jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione, to tego typu protestów i blokad będzie więcej. Nie, 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 oni mają wrócić do nas.